Brawa dla kolegów z Lubawy. Witamy. Kawał drogi przyjechali, żeby was poprzeć. Na wszystkich. Minutą ciszy wszystkich ofiar, które zginęły w związku z wojną na Ukrainie. Bardzo proszę o minutę ciszy. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie zastępcę przewodniczącego Zarządu Krajowego z Warszawy Związku Zawodowego Budowlani, pana Tomasza Nagórkę. Brawo! Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Zarządu Regionu w Zielonej Górze Związku Solidarność, pana Bogusława Motowidełko. Brawo! Solidarność! Dziękuję. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Zarządu Okręgu w Poznaniu Związku Zawodowego Budowlani, pana Krzysztofa Antoniewicza. Brawo! Witam bardzo serdecznie przewodniczącego branży budownictwa i przemysłu drzewnego NSZZ Solidarność, pana Adama Golec. Brawo! Witam przedstawicieli NSZZ Solidarność IKEA Retail, pana Jerzego Ganczarenko. Brawo! Witam przewodniczącego NSZZ Solidarność Phoenix Kontakt, pana Jarosława Obst. Brawo! Witam bardzo serdecznie liczną delegację z IKEA Industrii Lubawa, NSZZ Solidarność z przewodniczącym panem Mariuszem Kochem. Mariuszem Kiszko. Brawo! A przede wszystkim chciałbym podziękować wam wszystkim, którzy pomimo wolnego czasu, wolnej niedzieli przyszliście tutaj na rynek wspierać nas, wspierać słuszne sprawy pracownicze. A pewnie nie jeden z was jeszcze dzisiaj będzie niestety musiał iść na lockdown do pracy. I to jest właśnie też jeden z naszych postulatów, żeby normalny tydzień pracy zatrzymał się jak w każdym normalnym zakładzie pracy od poniedziałku 6 rano, a nie, że jesteśmy zmuszani przychodzić do pracy w niedzielę. Brawo dla was! Odrzucił nasze żądania na podstawie tego, że istniało porozumienie płacowe na 2021 rok. No i zmusiło to nas do tego, żeby odstąpić od tego sporu i czekać do nowego roku kalendarzowego.
W międzyczasie rozpoczęły się rozmowy podwyżkowe, jak co roku standardowa procedura negocjacyjna. Niestety w wyniku tych rozmów również nie doszliśmy do porozumienia. Pracodawca miał szansę wziąć pod uwagę nasze wcześniejsze postulaty. Niestety nic z tego nie zostało wzięte pod uwagę. Związków zawodowych i pracowników wszystkich zatrudnionych w spółkach IKEA Industry. Prawda jest po naszej stronie. Prawo też jest po naszej stronie. Nieprawdą jest, że w waszym zakładzie pracy nie ma sporu zbiorowego. On jest. Nieprawdą jest, że związki zawodowe nie mają żadnych praw i wolności. Oczywiście. Ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy mówi, że macie prawa i powinniście o nie walczyć. Tak jak mówiłem, razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej. I na sam koniec chciałbym też zwrócić się do osób, które wciąż wahają się, czy przystąpić do związków zawodowych. Powiem krótko, nie lękajcie się, zapisujcie się do związków zawodowych, bo w związkach zawodowych jest siła. Związki mogą dużo zmienić dla waszego dobra, dla waszych bezpiecznych, godnych warunków pracy. Trzymajcie się. Brawo! Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego zarządu regionu NSZZ Solidarność z Zielonej Góry pana Bogdana Motowidełko. W tym miejscu czy w zakładzie pracy jest tak zwana kontrakcja. I dlatego te wszystkie działania, które podejmujemy i podejmować będziemy, muszą mieć swój długi ciąg. Wiem, co mówię, gdyż tutaj wszystko już było powiedziane o tym, o prawach związkowych, prawach pracowniczych. I dlatego też, rozmawiając z Michałem i z Piotrem z Budowlanych, opracowywaliśmy cały, można powiedzieć, plan na jakiś czas, na długi czas. Chciałbym, żebyście byli cierpliwi i zdeterminowani. Bez solidarności nie ma wolności. Tak od lat, tak od 42 lat. Wracam do tych pewnych ważnych chwil. Dzisiaj wiemy, że mamy prawo w zakładzie pracy prowadzić spory zbiorowe. Mamy prawo do komunikacji, konsultacji, informacji. Przede wszystkim mamy prawo do wolności pracowniczych i związkowych. Jestem zaskoczony, pani dyrektor, tą postawą. Jestem zaskoczony tą postawą, gdyż pani już jest po rozmowie z okręgowym inspektorem pracy. Już kończę. Chciałem do was dzisiaj tak długo rozmawiać, bo wiem, że ten marsz jest długi i wtedy, kiedy tylko będzie potrzeba, koledzy muszą ciągle dojeżdżać z daleka i dla nich nie jest to może trudne. Ja pracuję w zakładzie Wajmoście na dziale pakowalni. Jest chyba to najmniej płatny dział. Ja mam 22 lata pracy przepracowane w Wajmoście, w zakładzie IKEA i przykre jest to dla mnie, na przykład, jeżeli ktoś pracuje 2 lata na innym dziale i zarabia tyle, co ja. Jest to bardzo smutne. Ale cóż, wiele można mówić o wynagrodzeniu, bo mamy na temat zarobku, ale między innymi padły tu słowa odnośnie naszej pani dyrektor. Ja uważam, i to nie tylko też jest moje zdanie, bo z wieloma kolegami i koleżankami rozmawiałem, że pani dyrektor podchodzi do nas bardzo lekceważąco. Dlaczegoż? Organizuje zebrania na terenie zakładu, gdzie w ogóle nie jest obecna. Czy pani dyrektor wstydzi się pracowników, którzy pracują między innymi na jej wypłatę? Bo ja nie wiem, dlaczego nie przyjeżdża. A wypowiedzi pani dyrektor, między innymi na tych zebraniach, są też bardzo dziwne. Jeżeli się mówi, jeżeli
pani, jeżeli pani dyrektor wypowiada takie słowa, że ona nie chce, żeby zakład nasz był liderem płacowym w pobliżu, to ja czegoś nie rozumiem. Kiedyś zarabialiśmy dużo więcej od innych zakładów i było to w porządku. Teraz nagle to nie jest w porządku. Ale cóż, tak to jest. Ktoś ma, po prostu powiem tak, najedzony nigdy nie zrozumie głodnego. Brawo! Przede wszystkim chciałbym jeszcze powiedzieć coś takiego, że może nie będę już przedłużał, bo tu mam inne słowa na końcu języka, ale nabijają nas po prostu butelkę i taka jest prawda. Pracujemy ciężko, pracujemy wydając z siebie wszystko i drudzy uważają, że jest wszystko okej, a tak nie jest. Nie jest naprawdę. Między innymi chciałem powiedzieć, miałem jakieś zdanie, ale stop wyzyskowi! Stop wyzyskowi! Stop wyzyskowi! Stop też jest przemysł budowlany, Komisja Zakładowa Michała. Deklarujemy wszelkie poparcie waszego sporu zbiorowego. Wraz ze Związkiem Zawodów Budowlanych i z panem Janowskim stworzyliśmy pismo do waszej pani prezes o zaprzestaniu nękania działaczy związkowych, o przestrzeganiu ustawy o związkach zawodowych, o przestrzeganiu ustawy o zawodach sporu zbiorowego. Na to pismo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Wysłaliśmy to pismo też do związków, aby wasze prace były podobne jak inne branża, tak przypuśćmy jak mojej cementowej, gdzie średnia płaca jest 9000 zł. Tego wam życzę. Mam nadzieję, że to szybko dokonacie, do tego dojdziecie. Dziękuję. 9000! Sukcesem innych. Nie zatrzymujcie się na jednym. Walczcie o swoje prawa. Walczcie o to, co wam się należy. To nie jest tak, że wy komuś coś zabieracie. Absolutnie. To wam się należy. Więc trzymamy za was kciuki i będziemy z wami do końca tej walki. Wszyscy. Całe województwo lubuskie, jeśli chodzi o związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. Pamiętajcie, będziemy was wspierać i będziemy z wami. Dzięki. Thank you.
macierze, bądźmy zwarci, żeby na nas nie śmieci. Zero łaski naszej ziemi, pilno głowę krzyczą. Bolszyńku, Babimoście, a jak będzie trzeba, to i pod sklepy Ikei zaczniemy jeździć. Koleżanki i koledzy, dzisiaj pierwsza stacja jest za nami. Pierwsza fabryka Ikei na tym terenie. W Lubuskim, z Bolszyń, przepraszam, Wielkopolska, ale to od Wielkopolski zaczęliśmy, dlatego też i są koledzy z Wielkopolski. Ale to łączy się w jedno. Mówię o kolejnych zakładach pracy Ikea i Lasy. To dzisiaj jest tutaj u was spór zbiorowy, który, jak widzicie, prowadzony zgodnie z prawem, całkowicie niezrozumiały sposób jest ignorowany przez kierownictwo. Zgodnie. Nie trzeba opinii, nie trzeba jakichś dziwnych uchyleń, tylko trzeba rozmawiać ze swoimi pracownikami. Panie prezesie Waligura, spotkałem się z panem dwa razy. Wiem, że pan jest dzisiaj na emeryturze. Proszę na to spojrzeć. Musimy po raz kolejny łazić po ulicach, jak te dziady. Nie damy tak sobą pamiętać. Proszę. Relacje z Ikei produkcyjnej były, można powiedzieć, przykładem do relacji. Pierwsze spotkanie w Warszawie, gdzie byłem z Michałem, z kierownictwem Ikei handlowej. Wtedy opowiadaliśmy o dobrych praktykach, o godnej pracy, dobrych działaniach, o relacjach z Solidarnością. Panie prezesie Waligura, tylko opinie kancelarii. Nie wiem, czyjej kancelarii, nie wiem, po co to kancelaria. Na pracowników nie trzeba kancelarii. Na pracowników, do pracowników trzeba serca i empatii. Oczekuję na to, aby w najbliższym czasie podjęła pani wreszcie dia-